Cześć kochani, witam się z wami w nowym vlogu. Hanusia też tu jest. Niestety po wczorajszej letniej pogodzie już niewiele zostało. Co prawda u nas deszcz nie leci, ale są już chmury. Słoneczko próbuje się przebić, ale ma ogromny problem. No dzisiaj już na pewno takiego upału jak wczoraj nie będzie, bo u nas chyba wczoraj było z 25 stopni. Nie wiem ile teraz jest. Odczuwalna temperatura dzisiaj nie jest taka zła. Widzicie, ja mam bluzę i nie jest mi jakoś mega zimno tu na balkonie, no ale z wczorajszym upałem to nie ma to nic wspólnego. Dzisiaj chciałam wam pokazać na początku tego vloga, co zaradziliśmy na otwierające, szuflady, które Hania sama otwierała. Ostatnio kupił Mateusz w Castoramie, czy w Obi, czy w Brico, obojętnie, no w jakimś takim dużym sklepie budowlanym blokady, ale okazało się, że te blokady trzeba zamontować w taki sposób, że trzeba przewiercić dziurę w szafce, więc absolutnie ten pomysł mi się nie spodobał, no bo jak to dziecko teraz otwiera, ale w końcu zrozumie i nie będzie tego robić i już nie będą te blokady potrzebne, więc na Allegro bodajże Mateusz zamówił takie inne blokady, które działają na magnes. I wygląda to tak, że mamy takie oto kółeczko, to jest ten nasz tajemniczy magnes. To sobie ciągle tu leży na blacie i w razie potrzeby, kiedy muszę otworzyć którąś z dolnych szuflad, jest mi to oczywiście niezbędne, bo to jest ten nasz magnesik. W szufladach jest zamontowany też taki magnes. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. W każdym razie, no, mamy szufladę i teraz wiem mniej więcej, że tu jest na dole. O, słyszeliście może? Jeszcze raz. O, i teraz... Właśnie, tylko że tu będzie teraz problem, żeby to pokazać. Będę musiała na chwilę chyba odłożyć aparat, bo po prostu musimy to trzymać i ciągnąć. A teraz chyba nie dam rady trzymać i ciągnąć, bo od razu mi odskakuje. Dobra, to robimy pauzę i otwieram. Oho, przyszła. Ale chyba jeszcze nie skojarzy, że coś tu się dzieje. No i w środku mamy zamontowane właśnie takie coś. To się po prostu przyklejało. Tam było, to jest po prostu przyklejone, więc nie robi nam żadnej szkody w szafce. O, i Hanusia właśnie już jest w swoim żywiole, bo wyciąga folię do pakowania. I kiedy teraz przyłożymy ten magnes, to widzicie, co się dzieje? O, Hanusia! Czekaj, to mama ci da. No, tu. Proszę, pobawisz się na chwilę, ale schowamy zaraz, tak? I zobaczcie, jak przyłożymy ten magnes, to się chowa. Nie ma blokady? Jest blokada. Nie ma blokady? Jest blokada. Nie ma blokady? Jest blokada. I właśnie w taki sposób to działa. Bardzo łatwy, przyjemny, a najważniejsze to, że Hanusia nie potrafi tego otworzyć i już nie robi nam porządku w szufladach. Już nie chodzi o ten porządek, bo dziecko poznaje, rozwija się. Czemu nie? Tylko po prostu trzeba też uważać cały czas, bo wiadomo, była jakaś sól, słoiczki, były jakieś, nie wiem, cokolwiek, co może upaść, rozbić się i zrobić Hani krzywdę. Więc tak to nie mogło zostać. Szuflady, te, które właśnie są kluczowe, są właśnie w taki sposób zabezpieczone. Hania jest bezpieczna, ja mam trochę, wiecie, uspokojone, po prostu uspokojone serce, że nic jej się nie stanie, bo nie otworzy tej szuflady, gdzie jakieś niebezpieczeństwo na nią czyha. Więc akurat jeśli chodzi o te blokady, to bardzo polecam, właśnie polecamy te magnetyczne, no bo nie robią szkody w szafce i są fajne. Wielu z was zadaje nam też pytanie, z czego Haneczka pije, albo co polecamy, jak to się u nas odbywało. Powiem wam szczerze, że Hania gdzieś jak tak zaczęła pić wodę około 6 miesiąca, najpierw piła ją z butelki na mleczko. Ja miałam butelkę z Aventu, do dzisiaj ją używamy, tylko oczywiście smoczek jest zmieniony pod dany wiek. W każdym razie od początku miałam ją w zanadrzu, no bo wiadomo, chciałam karmić piersią, ale różnie to jest, więc jak byłam w ciąży, kupiłam Avent oczywiście ze smoczkami Natural i później używaliśmy właśnie tych Natural. Teraz też używamy tych Natural, ale właśnie po 6 miesiącu Haneczka zaczęła pić również wodę. I kiedy zaczęła pić tą wodę, to na początku były straszne problemy. W ogóle nie chciała jej pić, o to chodzi, bo jeśli chodzi o butelki, to po prostu nie chodziło o kształt butelki i smoczka, tylko chodziło o to, że Hania nie chciała, tak? Nie chciała pić wody. W każdym razie
Mamoczki. W każdym razie to na początku mieliśmy jakąś butelkę, nawet już nie pamiętam jaką. Ona średnio się sprawdzała, znaczy się Hania z niej piła, ale ona czasem tak ciekła. I później Mateusz raz kupił, jak był na zakupach, chodziło w Kauflandzie, kupił taką oto buteleczkę, właściwie to jest ze smoczkiem kubek, nie kapek, chyba po 6 miesiącu. I to, to jest chyba tak, Canpol Babies i z tej butelki korzystaliśmy właściwie do dzisiaj i dalej korzystamy, bo jest super. Ostatnio jednak stwierdziliśmy z Mateuszem, że już czas wymienić Hani butelkę. No i przede wszystkim też stwierdziliśmy, że może zmienimy. Nie kupimy po prostu tej samej butelki, tylko zmienimy na jakieś inne. No i kupiliśmy dwie. Kupiliśmy taki kubek, B-Box to się nazywa. Wiele osób mi go polecało, więc zdecydowaliśmy się. Zapłaciliśmy na Allegro bodajże za niego 59,90 ze smartem. I tu jest taka rureczka, która wychodzi. Kubek przyszedł nam bodajże w piątek, no i oczywiście próbujemy Hanie do niego przystosować, jednak Hani w ogóle się to nie podoba. Spróbujesz się napić? Bierze to do buzi i od razu tą słomkę wypycha. Nawet nie chce pociągnąć. Nawet jak gdy pokazujemy jej, Hania, pociągnij. Nie chce tego po prostu, aż była taki odruch, wiecie, ma taką minę czasem. Wypycha tą słomkę i fuj. Nie chce z tego pić, ale możliwe, że się nauczy, no bo powiedzmy sobie szczerze, dziecko musi się oswoić z nowymi butelkami, więc ja po prostu daję jej to czasem na ziemię. Wiecie, tam jak sobie chodzi, żeby tam może sam ona pogryzła trochę to i się jakoś do tego przyzwyczaiła. No naprawdę słyszałam bardzo dobre opinie. Wszyscy, większość osób to poleca, no ale my na razie tego polecić nie możemy, no bo Hania nie chce tego pić, więc no nie mam na ten temat żadnego zdania. Zobaczymy, czy ją jakoś uda nam się przystosować. Jeśli nam się uda przystosować, to oczywiście o tym powiemy. Zamówiliśmy jeszcze taki jeden kubek z Akuku. To natomiast jest do tego, aby nauczyć dziecko picia już z kubeczka, widzicie? To jest normalnie tak jak kubeczek, tylko wiadomo, nie kapek, żeby nam się to nie wylewało, tak jakby teraz, tak, gdybym teraz tak zrobiła ze szklanką, to wszystko byłoby na stole. O, Hania już jest zainteresowana. Natomiast z tym kubkiem właśnie, z Akuku, tym imitującym szklankę, jest znowu tak, że Hania sobie to bierze i normalnie tak przygryza i tak troszkę ciągnie, ale mam wrażenie, nie wiem czy to nie jest przypadkiem tak, że jednak to troszkę mocniej trzeba pociągnąć i ona ma na razie z tym problem. Powiem Wam szczerze, że jak czasem zdarzy nam się dać jej już tak delikatnie ze szklanki, to idzie jej to o dużo lepiej niż z tego kubeczka, który wiadomo ma tam ten silikon i ta woda tam podchodzi i trzeba trochę pociągnąć, żeby to jednak poleciało, a szklanka wiadomo, jak się przychyli, to jednak leci bez problemu. To wydaje mi się, że jak jesteśmy ostrożni, jak dając jej ze szklanki, to idzie jej to o wiele lepiej. W każdym razie, no, kupiliśmy dwa takie kubki. Na razie jest, no, sytuacja ciężka, czyli że ani z jednego, ani z drugiego, którego Hania teraz ma na ziemi, nie chce pić, więc, no, w pogotowiu został ten nasz stary, stara butelka, stary kubek, nie kapek, no ale tak jak powiedziałam, nie poddajemy się. Ja po prostu, widzicie, teraz też jej dałam, teraz się bawi i może akurat w końcu, wiecie, zaczai, o co chodzi. No właśnie tak. No jak robiłaś? No tak, tak, pięknie, pięknie i teraz, ale nie gryziemy, pociągnij, no. No, proszę. No, spróbuj jeszcze raz. No, ona ma problem. Widzicie, ta woda, może to tak nie widać, ale to tu tak lata pod tym silikonem. No i ma problem. No, ale zobaczymy. Ale już widzieliście, że fajnie wkłada do buzi i wie, o co chodzi. Może akurat raz, jak raz się jej uda i pociągnie mocniej i poleci jej woda, to już będzie na pewno wiedziała, jak się tym obsłużyć. A tak się Hania cieszy, jak słyszy swoje ulubione kawałki. Nóżką? Pięknie!
Kochani, jestem pod ogrodnictwem. Udało mi się Hanie nawet wyciągnąć z samochodu i się nie obudziła. Jak widzicie, ile jest w ogóle samochodów, więc nie wiem, czy nie będę musiała poczekać. Nie wiem, jak to teraz z tymi ograniczeniami, bo ja rzadko chodzę do sklepu. Zawsze Mateusz chodzi teraz na zakupy. No ale nic, idę, zobaczymy. Aha, no i oczywiście maseczkę muszę zabrać. Wiecie, że teraz bym zapomniała. Dobrze, że byłam przy samochodzie i się zorientowałam, że przecież ten skarb muszę ze sobą zabrać. Kochani, zakupy zrobione. Jak widzicie, zdecydowałam się na pelargonie czerwone. Wzięłam 9 sztuk, bo doniczkę mam 60-centymetrową, więc do każdej doniczki po 3 sztuki. Mam też ziemię. Zdecydowałam się na pelargonie. Bardzo podobają mi się surfinie, ale na naszej słonecznej stronie, bo tak mamy balkon na słoneczną stronę, jak wiecie, to surfinie naprawdę trzeba bardzo dużo podlewać, a przy dziecku nie ma aż tyle czasu, jak też wiecie, mamy wiedzą, więc zdecydowałam się na takie piękne czerwone pelargonie. Pewnie jesteście zdziwieni, czemu tak dyszę, ale wiecie co, niosłam tą ziemię 50 litrów, dość spory kawałek i się trochę po prostu, wiecie, zmęczyłam, bo jednak to ciężkie było. Powiem wam tak, pomimo tego, że sprzątanie jest straszne, znaczy straszne, no wiecie jak to z mąki, ale nie mogę jej odmówić takiej zabawy, po prostu to jest dobra zabawa, się rozwija, ale już wystarczy! Hanuś, no co ty? O, Lejsy, dowód zbrodni pokazałaś. Zostaw, zostaw. Tu jeszcze właśnie nie mamy blokad. Mateusz domówił kolejne, bo po prostu nie starczyło na wszystkie szuflady. Wszystko rozwalone, butla leży, jakieś te pojemniczki i jedziemy z mąką. Tak wygląda Hanusia bawiąca się mąką. Na oczku? Na oczku? Kochani, wtorkowy wieczór, a ja nie próżnuję, bo zaraz pokażę wam prosty, łatwy, smaczny i szybki przepis na tortille. Będzie to na zimno, to będzie taka idealna przekąska, ładnie to zawsze wygląda, więc przejdźmy do tego, co w ogóle będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować oczywiście tortilli, według uznania akurat takie mam z Kauflandu. Później sałata lodowa, płaty sałaty lodowej. Ogórek pokrojony w takie paski i papryka pokrojona w paski. Do tego szynka, obojętnie, my mamy akurat polędwicę sopocką, ale może być też konserwowa, jaką macie, i ser żółty. Oczywiście jeszcze na tortille będziemy najpierw kłaść sos. Jeśli chodzi o sos, to będziemy potrzebować majonezu, jogurtu i oczywiście czosnku, ząbek czosnku. No to co? Zabieramy się najpierw za sos. Dobra, to zaczynamy od sosu, czyli dajemy 2 łyżki jogurtu. Oczywiście jak potrzebujecie więcej, to dajecie 4 łyżki, ale chodzi o to, że na 2 łyżki jogurtu przypada 1 łyżka majonezu. Więc ja jednak dam sobie 4, żeby mi przypadkiem nie brakło tego sosu. Czyli teraz będę dawać 2 łyżki majonezu. I będę dodawać ząbek czosnku. Mam taką oldschoolową wyciskarkę, jak widać. Babcia Lusia dała. No mnie? Mhm. Miała jakąś tam... Taka vintage. No, vintage. I sól, pieprz do smaku, jak tak. To lubi. Mhm, dokładnie. Mateusz mi tu pomaga i dobrze, że podpowiada, bo znowu bym zapomniała. Cześć. Sól i pieprz jest zawsze problemem. Dobra, sos gotowy, więc składamy tortille. Ja. A pokażę, jak ona z drugiej strony fajnie wygląda. Takie są przypieczanki. I fezną smakują. Tak? No, bardzo są dobre, to trzeba przyznać, bo różne już testowaliśmy, nie? Dobra, jedziemy z sosem, smarujemy całą tortillę akurat. Można jeszcze keczupu, jak to lubi sobie dać, nie? No, można. W sumie nigdy tak nie próbowałam. Chcesz keczupu? Nie. Albo czy to było z keczupem? Nie, nie było, nie? Nie, chyba nie. Zawsze tak, robiłam... Z atomką w keczupie. Właśnie, no lepiej tak już... Dobra, czyli jest posmarowane. Teraz na cały płat tortilli dajemy... A jest tu jakiś króliczek? No, kiwiczek. Chrup, chrup.
Dobra, mamy. Ja się przywitam z nimi. No, powiedz coś, bo cię zaś nie będzie we vlogu. Kiejeczak! I teraz. Te dwa składniki szły na cały jakby okrąg tej tortilli, a szynka i ser, plasterek szynki i sera, robimy już tak jakby na 1/4. Wiecie, taki pasek musimy sobie ułożyć. Nie wiem, aby sushi trochę. No, nie wiem jak to wytłumaczyć, nie? Że tu oby ten glon, tu oby ryż, a teraz składniki będziemy zwijać sushi. To jest w ogóle nasz ulubiony ser. No, uwielbiam. Innego właściwie już... Śmietankowy. Ja czasem lubię sobie dla odmiany kupić inny, to powinna mnie przezywa. No, bo mi nie smakuje. Dobra, mniej więcej tak to się prezentuje i co robimy? Sushi. Zawijamy. Ja w zawijaniu nigdy nie byłam dobra, ale musi jakoś się udać. Trochę napchałam tego dzisiaj na bogato. Ja bym trzeba się pokazać przed kamerą. Wiesz co? Głupoty godosz. Cyk? Cyk. Teraz to trzeba trochę, wiecie. I właśnie, zapomniałam o tym. Czyli wykałaczki, bo to będzie taka fajna przekąska, wiecie. Czyli wbijamy. No nie. Nie, no muszę to otworzyć, bo mnie to denerwuje. Nie chcą się słuchać? Nie chcą. I teraz co będziemy robić? Pik, pik, pik. Kroić. Od razu prosto do buźki potem. No tu, tak, tu. Tak, możesz wziąć, bo te dupki zawsze takie najgorsze wychodzą, nie? Cały talerz jest już gotowy. Mhm. To zróbmy test. No dawaj. Tylko takie duże są kawałki, nie wiem czy ja. No ja dzisiaj takie jest jakieś. To się wezmę taki mniejszy. Ten też jest duży. Dobre. Dawno tego nie mieliśmy, nie? To idziemy jeść kolację. Smacznie go. Polędwica spoko, bo ona... A mi się właśnie lepiej z konserwową smakuje chyba. Zawsze tak konserwowam. Jaką szynkę lubicie, sobie dajcie. No właśnie. Nie pytałem się o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Kochani, pogoda dzisiaj średnio dopisuje, choć i tak jest lepiej niż było wczoraj, bo wczoraj to była po prostu zima. Dzisiaj już jest trochę lepiej, ale do poniedziałkowego upału to jeszcze daleko. W każdym razie my kwiatki mamy pelargonie, więc będziemy je dzisiaj sadzić. Mam też oczywiście małego pomocnika w postaci Hanusi. Nie wiem czy pomocnika, czy przeszkadzacza, ale mam. Mam też sprzęt niezawodny. Stwierdziłam, że pożyczę sobie łopatkę do piasku, którą Hania ostatnio przyniosła od moich rodziców. Na pewno się przyda do tej ogromnej ziemi, bo mam 50-litrową. Pani w ogrodnictwie powiedziała, że do 3 skrzynek po 60 cm, bo takie mamy, powinno mi wystarczyć te 50 litrów. I właśnie, zaraz Wam pokażę nowe skrzynki, bo mamy nowe skrzynki, bo jak pamiętacie, w tamtym roku mieliśmy te skrzynki, które wkłada się na barierę. Że tak jakby są z jednej strony na zewnątrz, a z drugiej strony w środku, nie balkonu, wewnątrz. No ale Hania już jest na tyle duża, że po prostu bałam się, że będzie to dotykać na tych właśnie tu barierkach i bałam się, że może się coś stać, więc zdecydowałam się na te tradycyjne skrzynki. Zaraz Wam pokażę. Takie oto uchwyty plastikowe kupiliśmy. Tu już jest rozpakowane, więc Wam pokażę jak to wygląda. Po prostu tu wchodzi barierka, a tu skrzynka i wszystko dobrze się trzyma. I już pokazuję nasze nowe doniczki. O, może tak zrobimy. Doniczki prezentują się tak. To jest 60-centymetrowa doniczka. Będą tu 3 pelargonie. I co? No i zabieramy się za sadzenie. One są takie jakby trochę ratanowe, podobne do naszej osłonki balkonowej. No więc co? Zabieramy się za sadzenie. Jeszcze muszę karteczki pourywać. A i oczywiście jak się kupuje doniczki, to nigdy nie ma dziur. Oczywiście trzeba je zrobić, bo inaczej kwiatki by nam zgniły. Kwiatki
posadzone, tak się prezentują. Tu jest nasz pomocnik, ogrodnik z grabkami i z tym z łopatką. Aha, i tu chciałam wam pokazać, widzicie jak to będzie? Tak właśnie to będzie, tu się to zaciska jeszcze. A tu będzie doniczka i tak to się będzie trzymać na dwóch hakach, jedna doniczka. Kochani, chciałam wam jeszcze powiedzieć, czemu w ogóle wybrałam pelargonie. Bardzo podobają mi się surfinie i miałam je nawet kilka razy, ale surfinia potrzebuje wody, trzeba o nią bardzo, bardzo dbać. My mamy słoneczną stronę, wiecie, jak wiecie, słoneczną stronę na balkonie, więc od rana do nocy jest słońce, no to trzeba taką surfinię codziennie podlać, a nawet czasem jak były takie upały, to wypadałoby rano i wieczorem. No co, nawet nie mam na to czasu, nie chce mi się i tak dalej, więc zdecydowałam się na pelargonie, bo one są troszkę lepsze w utrzymaniu, że tak powiem, łatwiejsze. I czasem jak już miałam pelargonie, to nawet jak nie było aż takiego upału, pomimo słonecznej strony, to podlałam na przykład co drugi dzień i też przeżyły. Nie trzeba ich obrywać tak często, jak właściwie nic z nimi nie robiłam, a jednak surfinia, jak ten kwiatek już uschnie, to trzeba obrywać, więc zdecydowałam się w tym roku na pelargonie. A tu jest nasz murzynek czarny do prania nadający się, bo Hania troszkę ta ziemia kojarzyła jej się z piaskiem i właściwie próbowała bawić się w niej tak jak w piasku, więc jest tego efekt, wszystko do prania, płaszczyk na pewno i buźka do obtarcia i rączki. Kochani, mamy to, udało mi się nawet samemu powiesić nasze doniczki. Hanusia postanowiła wykorzystać kartonik, do którego włożyłam ziemię, żeby Mati potem ją wyniósł do piwnicy, i sobie tam weszła i jest ogrodnikiem. Grabki, łopatka, choinka. Jeju, nie wiem czy to zauważycie, właśnie byłam w toalecie i spojrzałam w lustro. To chyba jest mój pierwszy siwy włos. Czy to widać na kamerze? Chyba widać. O nie! No tak, kiedyś musiał nadejść ten moment. Cześć, a ja właściwie mogę się z wami i przywitać i zarazem pożegnać, bo w tym odcinku to już będzie na tyle. Żegnam się z wami ja i Hania. Ale lalka Hania. Jak wam się ten odcinek podobał, to pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji naszego kanału. I już dzisiaj zapraszamy was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.